Podróż 36 godzin lecieliśmy, cała podróż trwała, 24 godziny w samolocie, non-stop. Co to mówię? No fajnie, naprawdę ale fajnie. Ale polecasz mimo wszystko wyjazd do Australii? Powiem tak, no jeszcze raz bym się skusił, żeby tam być. A jak samo Australian Open? Jakie wrażenia? No robi turniej wrażenie, jest przede wszystkim masę kortów, ta otoczka jest, no wszystko się kręci tam w tym mieście wokół tenisa. Wszędzie w mieście są plakaty Australian Open, no coś niesamowitego, trzeba pojechać. A zawodników jakiś widziałeś? Mijałem się w holu z Tsongą i no, tak jak go obserwowałem w telewizji, to wydawał mi się trochę większy chłop. A tak jak przeszliśmy koło siebie, no to normalnej postury, tylko po prostu trochę większy, można powiedzieć, ode mnie, ale masywniejszy po prostu. A tak to ci tenisiści, no to patyczki tak zwane, jak ja to mówię. No ale też mieliśmy możliwość obejrzenia kilku innych meczy i mieliśmy na tyle dobre miejsca, że to nie ma, że czasami byli na wyciągnięcie dłoni ci zawodnicy. Więc też można było trochę prawie namacalnie, bo też, tak jak wcześniej powiedziałam, pierwszy tydzień, znaczy pojechaliśmy tydzień wcześniej, tylko że ten pierwszy, za ten pierwszy tydzień zapłaciliśmy sobie sami, ale jako że byli jeszcze polscy zawodnicy, Klaudia Jans, kto jeszcze? Matkowski, Fristenberg. Tak, to mieliśmy możliwość zobaczenia pierwszych rund i oni po prostu załatwiali nam wejściówki na te pierwsze rundy i po prostu na pierwsze rundy zobaczyliśmy, jak to faktycznie wygląda, bo powiem szczerze, że firma Kia sponsoruje nam cały wyjazd, ale to trwa 5 dni i z czego fizycznie na korcie, czyli Australian Open tych seniorów, oglądamy półfinał i finał. A te pierwsze rundy no, nie widzimy, bo nas po prostu tam nie ma, czyli warto, jak ktoś wygra, to polecam wziąć i wcześniej przebukować sobie bilety i tydzień wcześniej polecieć, żeby zobaczyć te pierwsze rundy, zaznajomić się z kortem, jak to wszystko wygląda. Trochę więcej pieniędzy się wyda, wiadomo, hotele, wyżywienie, ale no warto. Tomek, a jak sama gra na kortach trawiastych? No, grałem pierwszy raz na kortach trawiastych, no coś niesamowitego. No, sama gra, no, wchodzi się jak na dywan, jak na gruby dywanie się wchodzi, piłka się praktycznie w ogóle nie odbija. Szybko, tak jak lubię po prostu. Nie ma wymian, tylko pach, pach, dziękuję, do widzenia, koniec gry. No fajnie, naprawdę fajnie, fajna gierka. A jak wam poszedł turniej amatorski w Australii? Zajęliśmy w środku stawki miejsce. Dokładnie nie możemy określić, które, gdyż organizator na tej całej gali nie przedstawił po prostu prezentacji, kto wygrał. Było tylko prezentacja pierwszego miejsca i drugiego miejsca. A dalej już nie wiadomo i nie było jakiegoś takiego podsumowania.